Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie. Jako, że mamy niedzielę to dzisiaj tak naleciutko parę rzeczy, które sobie różne ruskie trole powyciągały z dupska i które według mojej opinii warto sprostować. Myślę, że takim naczelnym będzie teoria różnych szur federatów, którzy doszukują się nie wiadomo czego, mówią, że do Polski przyjeżdżają ludzie różnych narodowości, różnych kolorów skór i to na pewno nie są Ukraińcy. Nawet nie próbuję tego adresować do konfederatów, ponieważ ich betonowy web nie jest w stanie pojąć, że w trakcie konfliktu zbrojnego tak zdarzyło się, że na Ukrainie były inne obywatelstwa niż ukraińskie. Ci wszyscy goście zostali uwięzieni w kraju, który jest w stanie konfliktu zbrojnego z atomowym hehe -he mocarstwem. Dobra, po prostu krajem, który posiada broń jądrową. Ale to nie jest ważne. Ważne jest to, że praktycznie natychmiastowo zostały zamknięte lotniska, zostały zamknięte jakiekolwiek możliwości wyjazdu z kraju i ci goście zostali, jak już wspomniałem, uwięzieni. Dlaczego o tym mówię? No cóż, dlatego ponieważ konfederaci pieją wielce, że taki gościu, który jest innej narodowości, powinien zgłosić się do swojej ambasady, i ta ambasada go zabierze. Jak? Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, chyba kuce myślą, że w każdej ambasadzie jest teleporter. Przykro mi niszczyć wasze dziecięce marzenia, nie ma. Ci goście nie są w stanie zabrać się lotem dyplomatycznym, im pozostaje tylko lot cywilny. Cywilny, który nie kursuje z Ukrainy, wobec tego Polacy zaoferowali się, że tak ich też przeciągną na swoją stronę, na swoją granicę i stamtąd ich ambasady będą mogły ich zabrać. Aktualnie, między innymi na Twitterze, mamy potwierdzone przypadki zabrania takich ludzi z Zambii, N-World kraju, Tajwanu, Tajlandii oraz Indii. Ci gości pojawiają się w Polsce na zaproszenie, całkowicie legalnie, aby mogli wrócić do siebie i zgadnijcie, kto im stanął na drodze. Ale oczywiście, że narodowcy. I teraz jak myślicie, czy ten gościu, taki typowy turysta z Zambii, typowy turysta z Indii, Zimbabwe oraz różnych innych krajów, będzie pamiętał to, że Polacy przyjęli go, przeeskortowali przez kraj ogarnięty konfliktem zbrojnym, wszystko oczywiście legalnie, przymknęli oko na brak wizy, byleby tylko wrócił do siebie... Czy raczej będą pamiętać spotkanie z tępymi kibolami, którzy grozili im różnymi rzeczami grozili, co mało powiedziane, niektórzy nawet rozdystrybuowali dobro polskie narodowe, nazywające się na literę W? Odpowiedzcie sobie sami. Jak już mówimy o tych wszystkich uchodźcach, to nie sposób nie wspomnieć o INBIE, którą znowu kręci partia Konfederacja, bo jak żeby inaczej, kto inny. Z czego tymczasem afera? No cóż, z tegoż to powodu, że PKP, koordynatorzy PKP yy, proszą wolontariuszy, żeby przekazać prowiant, ale żeby w kanapkach nie było wieprzowiny. I konfederaci łapią gigantyczny ból dolnej części pleców, że jak to bez szynki, czyli widzicie, czyli że islam, czyli że doszukują się miliona różnych teorii spiskowych. A jakby który jeden znał się na czymś więcej niż wypisywaniem głupot w internecie, to by wiedział przede wszystkim dwie rzeczy. Po pierwsze, nawet, nawet gdyby byli tam w całej Ukrainie ludzie wyznający różne wierzenia i religie, między innymi Tatarzy, którzy uciekają z Krymu, ponieważ są prześladowani przez, wy już wiecie, jaki kraj, który oczywiście według konfederatów jest wielki, wspaniały, jedyny, z wolnym ryneczkiem, paróweczkami, dlatego bo Putin autokrata. To co z tego, powinniśmy uszanować ich własne wierzenia, skoro ich nie narzucają nam. Czyli robią rzecz przeciwną zupełnie do kuców, którzy apelują wręcz, żeby tych uchodźców karmić bekonem, szynką, jak najwięcej. A po drugie, wy kompletne które nawet nie potrafią zagotować wody. Szynka wieprzowa ma tendencję do psucia się. W przeciwieństwie do szynki drobiowej, która na przykład wysycha, większość szynek wieprzowych zaczyna produkować soki, które sprawiają, że cały prowiant jest tak naprawdę do wyrzucenia, po czym się psuje, gnije. Czyli robi dokładnie to samo, co kuc 30-letni mieszkający u rodziców w piwnicy, wypisujący pierdy ku chwale Putina. Celem takich zbiórek żywieniowych jest zgromadzenie żywności, która będzie jak najdłużej ważna, którą można od razu gotową dać do ręki uchodźcom, dać do ręki potrzebującym, którzy zazwyczaj nie mieli nic w gębie od dwóch, trzech dni. Jednakże wygląda na to, że egocentryczny beton kucowski nie jest w stanie tego nawet ogarnąć. Bo przecież mamusia zawsze daje szynusie pokrojoną świeżutką w chlebie bez skórki. Tak jak kucy klubi. I tak, tak na marginesie to, co sugeruje Wyżykowski na tym linku jest pieprzonym fejkiem? Tak samo jak inne informacje dziwnym trafem rozpuszczane właśnie przez środowisko popierające konfederację. Jednym z takich obrzydliwych oszukańczych fejków jest to, że polskie dzieci rozumiecie, są wyrzucane z szpitali i tutaj sobie wybierzcie, ponieważ fejki są różne na temat onkologicznych szpitali, kardiologicznych, pediatrii, wszystkiego właściwie na tym etapie, bo wszystko słyszeliśmy. Jest to obrzydliwy fake, nawet jak na standardy rosyjskie i polega głównie na nieznajomości polskich procedur, czyli innymi słowy, jeśli masz dziecko w szpitalu, które wymaga hospitalizacji, nie możesz go wysłać do domu, musisz go leczyć do czasu, kiedy osiągnie stan stabilny. Po drugie, Rosjanie w ogóle nie mają zielonego pojęcia, jak działa redystrybucja pacjentów w szpitalach polskich. Czyli, innymi słowy, zanim pacjent zostanie przeznaczony do jakiegoś szpitala, to trzeba mu tam zarezerwować łóżko. Żaden dzieciak nie może być wyrzucony kosztem pacjenta polskiego, obojętnie czy chodzi o pacjentów ukraińskich, dorosłych czy dzieci, ponieważ najpierw trzeba mu zarezerwować to łóżko, czyli to łóżko musi być puste. Tylko w Rosji się dzieje tak, że jeśli jesteś uprzywilejowany, na przykład poprzez to, że sypniesz pieniążkiem manisem, bądź też zbijasz sobie grabę z wójkiem włotkiem, to masz pierwszeństwo i pacjenci są wywalani. A teraz uwaga, jak takie rzeczy są rozprowadzane, ależ oczywiście pojawia się jakieś dziwne konto, które zostało stworzone, nie wiem, 2-3 tygodnie temu, i mówi, że jego albo jej syn, córka, matki, ojca, kochanki z obu stron, widział jak jego dziecko zostało wyrzucone ze szpitala tego i tego w Polsce na rzecz dziecka ukraińskiego. To jest oczywiście przez foliarzy podawane dalej, to jest yy, pokazywane na zasadzie, widzicie, wielcy Polacy patrioci, jak nas szkalują. Ma to za zadanie rozbudzić zwyczajną cebulacką zawiść. Co robimy w tym momencie? Oczywiście przede wszystkim robimy screena, żeby nie było, że ktoś tam sobie usunął, kiedy zaczęło mu się palić koło. wiadomo czego. I wysyłamy na mail obsługi szpitala, że drodzy Państwo, w związku z tym i tym tweetem pragnę zapytać, czy ta sytuacja miała miejsce. Zazwyczaj mówią, że nie. Wobec tego odpisujecie, że w takim razie załączam screena. W pierwszym mailu załączacie screena w ogóle i jeśli chcecie, możecie wyciągnąć konsekwencje prawne. A potem robicie screena tej odpowiedzi, wrzucacie facetowi i patrzycie, jak szurom świat płonie. Następny fejk, którym jarają się konfederaci, jest to fake pod tytułem, że Putin to mógłby zająć Ukrainę w trzy dni, ale mu się nie chce w sumie. To, o mu się nie chce, rozumiecie, bo on sobie siedzi i wolałby sobie pograć w Hearts of Iron, ale mu nie chodzi na Windowsie XP, więc sobie gra w życiu realnym. Tłumaczenia do tego są wszelakiej maści, przede wszystkim takie, że to ma przykryć, wy już wiecie jakiego rusa i to jest specjalna akcja Putina? Jakikolwiek screeny, źródła, informacje rzucone przez Was takim trolom, że Armia Rosyjska dostaje w pertol po całości są charakteryzowane jako zachodnia propaganda? A jak sobie z nimi radzić? No cóż, tak się składa, że jest pewna mapa, rzucę ją wam w linki w opisie, która idealnie pokazuje pozycję wojsk rosyjskich. Na tę mapę jeszcze nie znaleźli riposty, ona idealnie zamyka mordy wszystkim onucom. Zaczynają wtedy zakrywać się nogami i uciekać w. Ale my nie wiemy, co się tak naprawdę dzieje na tej Ukrainie. Wtedy właściwie sprzątacie tylko cytując ich poprzednie tweety, gdzie jak najbardziej twierdzili, że wiedzą co się dzieje. I odpalacie sobie Bajer na YouTubie popijając kawkę. Kolejny fake równie często powtarzany, to jest, że ukraińscy uczniowie zajmą miejsca w najlepszych polskich szkołach wyższych i liceach. Jest oczywiście też mowa o studentach. Ale to całkowicie pomijam, głównie z tego powodu, że jeśli jest konflikt zbrojny, no to bardzo mi przykro, ale studenci zostają spuszczać ruskim w pertol. Jeśli chodzi z kolei o Ukrainki, to w większości przypadków one studiują jakieś guano-kierunki, typu marketing i zarządzanie, a jeśli już znajdzie się jakiś taki potężny Ukrainiec, co ukończy cały Wydział Prawa i Administracji, to dajcie mu tylko i wyłącznie skórzany fotel i kamerkę. I możecie być spokojni, on żadnej kancelarii prawniczej nie założy. Co do uczniów, natomiast kobiety i dzieci zazwyczaj są osiedlane nie w dużych, tylko w mniejszych miastach i miasteczkach, aby miały okazję się zaklimatyzować. Takie miejscowości zazwyczaj mają jedną, dwie szkoły, które powiedzmy, że nie są za wybitne po prostu są. I zapewniam Was, zostaną wtedy założone dodatkowe klasy dla Ukraińców, jeśli będzie ich naprawdę dużo. Ale tak szczerze to wątpię. Kolejny fake, jaki mamy, to mamy fake, że Ukraińcy dostaną 3000 pieniądzów. Jak zazwyczaj zapytasz taką unucę, ale za co, to w tym momencie zaczyna się plątać i bełkotać. Ukraińcy dostaną co najwyżej 500 plus, jeśli będą się liczyli w program. Natomiast jeśli nie, no to bardzo mi przykro, a ludzie, którzy Sami z własnej nieprzymuszonej woli wynajmują im bądź też użyczają jakieś lokale mieszkalne, mają docelowo jeszcze to nie jest klepnięte dostać 1200 zł, które stanowi swoistą rekompensatę za to, że ci goście nie są w stanie opłacić czynszu. Skąd na to hajs? No cóż, powiedziała Unia Żeda, oraz coś tam bąka piąte przez dziesiąte na to. Ale już totalnym fejkiem, wyciągniętym z najzimniejszej syberyjskiej otchłani jest to, że ponoć prywacz Janusz ma dostać premię za zatrudnienie Ukraińca. Moi drodzy, po pierwsze, żadnej premii nie będzie. Po drugie. Ci goście mają status uchodźcy i nie mogą aktualnie pracować. Dopiero po czasie, kiedy w ogóle cała machina biurokratyczna Unii Europejskiej minie, dostaną zezwolenie i w tym momencie owszem będą w stanie pracować, jednak nie na pełny etat, ponieważ zapominacie o jednej bardzo ważnej rzeczy: że zazwyczaj tutaj przyjeżdżają Ukrainki z dziećmi. Mało tego sama praca będzie traktowana dosyć tymczasowo przez Ukraińców, ponieważ, hello, jak tylko będzie normalnie, to wrócą do siebie. Z takich resztek, resztek dosłownych dezinformacyjnych, to jest słynne zamykane granice z Ukrainą. I to też jest rozprowadzane na tej zasadzie co poprzednie, czyli ojciec, matki, córki, kochanki pracuje w Straży Granicznej i powiedział, że wtedy i wtedy będą zamknięte. To jest fake skierowany bardziej do Ukraińców, którzy mają docelowo czuć panikę i napierać, doprowadzając do chaosu na przejściach granicznych, co oczywiście skończy się tym, że będzie jeden wielki burdel bum-bum. Nie moi drodzy, przejścia graniczne są otwarte, ludzie są na bieżąco weryfikowani zarówno przez Straż Ukraińską, jak i Polską. A imigranci z innych krajów odsyłani są właśnie do nich dzięki ich ambasadom. Jeszcze jedna rzecz to jest rozpuszczany fake, że lwowski okręg ma zostać anektowany przez Polskę. Powiem wam wprost, nawet w czasie pokoju Polska nie chciałaby tego okręgu. Dlaczego? Dlatego ponieważ tam jest taka bida, że automatycznie ekonomia walnęłaby nam na ryj. A biorąc pod uwagę, że już dziś nie jest za wesoło, nikt w rządzie nie myśli nawet o takich hurra patriotycznych pierdach. I kończymy bardzo częstym przesłaniem szur federackich, o przepraszam bardzo, nie szur federackich około szur federackich środowisk które mówią, że NATO Polskę zostawi. Moi drodzy, aktualnie są ściągane siły NATO, które regularnie patrolują polską granicę, również powietrzną. I to jest właściwie tyle, co mam do powiedzenia na ten temat, nie z tego powodu, że nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, tylko z tegoż to powodu, żeby ruskim nie dawać informacji. Ponieważ przypuszczam tak jakoś dziwnie, że jakakolwiek onuca tutaj się przypałęta. To tyle moi drodzy na dziś. Dziękuję wam za obejrzenie tego materiału. Zapraszam was jak zwykle do innych moich materiałów i tutaj zrobię coś wyjątkowego, czego zazwyczaj nie robię, czyli będę żebrał o atencję. Nie, nie chodzi o patronajty, nie chodzi o opisy, nie chodzi o wysyłanie maila, chociaż jak chcecie to wiecie gdzie tego szukać, to jest tam ukryte w opisie możecie znaleźć. Bardzo proszę, abyście podali ten materiał dalej, udostępnili na swoim fanpage'u, udostępnili na swoim łolu, na Facebooku, gdziekolwiek. O, lepszy chcę, żeby rozpropagować jego kanał. Gdzieś mam w tym momencie swój kanał. Chodzi o to, żeby rozpropagować dementi tych obrzydliwych fejków, które latają sobie samopas. I jeśli, nie wiem, aż tak bardzo mnie nie lubisz, bądź też nie chcesz rozpropagowywać mojego kanału, siadaj se chłopie z kartką, albo spisz sobie to wszystko, co ja powiedziałem w materiale w Wordzie. Napisz posta na Facebooku, napisz posta na Twitterze, rozpropaguj to dalej swoimi własnymi słowami. Ważne jest tylko to, żeby ta informacja została dalej podana. A czy ty powiesz, że ale przypowiedział czy nie? Mnie to Tito. To jest wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałem. Dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Zapraszam Was do innych. No i hej hej!